Siatkarki PBS Bank Sanoczanki Sanok rozegrały mecz w ramach 12. kolejki 3. Ligi Kobiet. Podopieczne Ryszarda Karaczkowskiego nie zdołały pokonać lidera rozgrywek zespołu SST Lubczy Racławówka. Spotkanie nie zachwyciło poziomem, drużyny popełniały dużą ilość własnych błędów, nie mogąc utrzymać właściwego rytmu gry. Pierwsze dwa sety padły łupem Lubczy. W trzecim do głosu doszły gospodynie, które równie dobrze radziły sobie na początku czwartej odsłony gry. Taki obrót spraw zmobilizował przodowniczki tabeli, które nie chcąc dopuścić do rozgrywki tiebreakowej, włączyły piąty bieg i rozstrzygnęły partię na swoją korzyść. PBS Bank Sanoczanka Sanok, SST Lubcza Racławówka 1-3. Zwycięstwo powinno cieszyć, nie do końca tak jest, dlatego że myślę, że styl pozostawia dużo do życzenia. Natomiast no, usprawiedliwiamy się może tym, że jednak po przerwie świątecznej tak naprawdę mieliśmy zaledwie dwa treningi. Ja osobiście uczestniczyłam tylko w jednym treningu, także no, forma musi wrócić na najważniejsze mecze. Myślę, że jednak walczymy o pierwszą trójkę, a tutaj jeśli chodzi o miejscową drużynę, jest troszeczkę niżej, jeśli chodzi o tabelę, aczkolwiek no, każdy mecz jest ważny i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić jakikolwiek punkt. Zdarza się tak, że właśnie z takimi drużynami bardzo ciężko się gra i często się przegrywa. Mieliśmy taki mecz również w Przemyślu, tak, gdzie ulegliśmy tamtej drużynie miejscowej 3-2, więc no, na każdy mecz trzeba być maksymalnie skupionym i grać na 100%. No to był bardzo słaby mecz. Myślę, że kibice, którzy przyszli na mecz, się zawiedli, bo i moje oczekiwania i zapewne ich co do gry zarówno lidera rozgrywek, jak i naszej były, na pewno te oczekiwania były inne. Dlaczego przeciwnik tak grał, nie umiem odpowiedzieć, ale nie umiem też odpowiedzieć, dlaczego my z tak słabą dyspozycją dzisiaj tak słabo graliśmy, dlaczego nie podjęliśmy walki, bo ja uważam, że ten mecz był dzisiaj zdecydowanie do wygrania. Na te warunki, jakie nam postawił lider, to myśmy dzisiaj powinni się cieszyć ze zwycięstwa. No ale jak się popełnia, myślę, po 10 do 15 błędów na tak zwanych niewymuszonych na set, to nie ma możliwości wygrania meczu. Tak jest. Nie ma drużyny, która by wyraźnie nie odstawała od innych. Natomiast nie ma też drużyn całkiem słabych, czyli można powiedzieć, że to jest fajna liga, w której rozgrywa się dobre i fajne takie pożyteczne mecze, a to są młode zawodniczki i tego przede wszystkim ja od nich oczekuję. No tyle jest, o tyle jest mi smutno, że życie pokazuje, że równie dobrze mogliśmy być na pierwszym miejscu, jak jesteśmy na ósmym. Tylko więcej zaangażowania. No nie jest trudno naprawdę odpowiedzieć, bo na pewno nie odstajemy, jeżeli chodzi o umiejętności, pomimo tego, że to są bardzo młode zawodniczki. Pracujemy na treningach, wiem sam i jak pracujemy bardzo solidnie, czyli są umiejętności, są przygotowane wydolnościowo. Natomiast mamy problem z łapaniem rytmu, mamy problem z tym, żeby być drużyną, żeby każda zawodniczka w każdej sekundzie meczu była jednakowo przygotowana do gry. To jest ciężkie w piłce siatkowej, to obserwujemy u najlepszych drużyn, że są przestoje, natomiast u nas te przestoje są za długie. Sanoczanka zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli. W kolejnym meczu nasze siatkarki zagrają w Czuczcu z miejscowym Olimpem. Pojedynek zaplanowany jest na 13 dzień stycznia.